Witam w kolejnym odcinku na kanale. Dobra, może ładnie się tutaj ustawię. Witam w kolejnym odcinku na kanale. Witam z buszu. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Takiego oto buszu dzikiej rzeki górskiej. I w celu... Dzisiaj w planach mam łowienie pstrągów potokowych, których jest tutaj pod dostatkiem z tego, co zauważyłem ostatnio. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i coś złowimy. Podczas pierwszego dnia łowienia wiał bardzo silny wiatr, co utrudniało, a wręcz uniemożliwiało rzucanie przynęty pod przeciwległy brzeg. Metoda, jaką postanowiliśmy zastosować tego dnia, była jedna z prostszych metod, czyli powolne zwijanie blachy kątem 90 stopni w wodzie. Jak będziecie mogli zauważyć w materiale, metoda ta okazała się dosyć skuteczna. Jest ryba. Jest ryba, mamy rybę. A jest spory sukces, bo mam coś na haku. Ej, ale zajebiście, mam coś na haku. Kurry! Nawet nie wiem, co to było. Okej, czyli co? Czyli trzeba dokręcić hamulec w takim razie troszkę. Kurde, ale mi szkoda, bo była pierwsza ryba. I to jest najgorsze, że nie mam pojęcia, czy coś mi się jeszcze innego uda dzisiaj złowić. Ale miałem rybę i ją falowałem. Nie walczyła praktycznie w ogóle, no musiała być mega delikatnie zaczepiona. Strasznie mnie to boli, kurczaki. Ale zwija strasznie powoli, to też może być kwestia tego. Ale strasznie mnie to boli, bo kurczę... Chyba z 2 tygodnie nie miałem brania ryby żadnego. Tu mi żyłka wystawała już z wody. Kurde, to pudełko wypadło i najgorsze to chyba z tymi twoimi białymi robakami. Ja mam to pudełko. Na pewno? Tak. Ja mam 2. No właśnie, a mi całe pudełko wypadło. Lepsze to niż libra, bo jest tańsze. Po kilku bardzo delikatnych braniach oraz po holu jednej ryby postanowiłem zmienić miejsce. Zamiast obławiać długą, głęboką rynnę, postanowiłem pójść na płytszą, ale za to bystrzejszą wodę, w której znajdowało się masa kamieni, pomiędzy którymi mogły czaić się pstrągi potokowe. O tym, czy udało mi się coś złowić, dowiecie się z tego materiału. Mam! Tak, coś fajnego. A ładnie chodzi. Jest tam gdzieś? Czekaj, czekaj, bo on chodzi ładnie. Tu jest z przodu. O, malutki. Siemano, witam. Tutaj z tych szuwarów. Jesteśmy nad rzeką, kurczę, ale nie oblazły zwierzątka. Jesteśmy tutaj nad rzeczką dużą, naszą tutaj lokalną górską. I mogę się pochwalić pierwszymi sukcesami, ponieważ udało się nam złowić jedną rybę i to chyba bez wymiaru, ale cieszy ona mega, bo jak widzicie po kanale, bardzo mało ryb w ostatnim czasie łowiliśmy. Ponadto w tamtym miejscu wyżej miałem jeden spad, chyba dodatkowo jedno branie i mój tata mówił, że miał 2 brania w tych basenach właśnie tutaj, w tych kamieniokach, co tam sobie łowimy, więc jest na ten moment mega fajnie. Ja tam nagram wam jakąś przyrodkę teraz i lecimy dalej łowić. Niestety ryba, którą przed chwilą zobaczyliście, była ostatnią rybą, jaką złowiliśmy w tamtym miejscu tamtego dnia. Przez brak jakichkolwiek kontaktów z rybą postanowiliśmy zmienić miejsce. Majątko ma, majątko ma, majątko ma, który pstrąg bez ciebie sobie radę dam. Jesteś miła, choć drażniąca, no bo latasz koło oka. Pstrąg bez ciebie nie potrafi wyjrzeć. Bardzo
też chyba coś niedużego. Nie, jest dalej. Tak mi się wydaje, ale... Spróbujemy. Chyba, że strzedni? Nie, jest dalej. O, maluszek. Jeszcze mniejszy od tamtego, wiesz? A ten już jest ładnie zapyszczek. O Boże. Nie wiem, czy on 20 ma w ogóle. Jeszcze nie męczymy, smykaj stąd. Cudacko, mój ty. Co? Tak? Idź, uciekaj. No, no, patrz jakiego ładnego złowiłeś. Największy dzisiaj. Już prawie wymiar. Chyba ma wymiar. Jest nice. Jest na GoPro, spokojnie. Mamy coś ładnego. Chyba ładnego, mam nadzieję, że ładnego, bo już nie, chyba nie jest nic aż tak dużego. Myślałem na początku. A, też malutki. Żaden olbrzym, ale ładna rybka. Coś widzisz? O? Moment, zwinę i powiem. Kurde. Tak. Czy większy coś, czy tylko mam głaz tutaj przy sobie i nie mam takiej przy sobie. Ale chyba taki sam jak przedtem. O, taki sam był. Nie, taki sam jak przedtem, wiesz? Miałeś? Gdzie go masz? A ładny? Nie wiem, czy wchodzisz po niego. A, okay. No już myślałem, że masz jak przedtem, jak ci stoczył. Gdzie ten masz lecha? Nie, mały.
Nie, on jest mały, bo go widziałem. Słyszysz? Nie jest duży, bo go widziałem. Czekaj, czekaj, spokojnie. Chodzisz? Nie, nie jest taki ogromny. No, ale nie jest ogromny, nie? Chyba to ma pijawkę. Widzisz? To aż tutaj ma... Poznam się mu nie ściągniesz? A, nie wiem, czy to wiesz. Możesz na YouTube'a wrzucić, że z małej rzeki. W Stanach takich rzekach łowią. Yo, 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 yo. Raz. Mój brat z Fari. Taki Ani. Jechani, Ani. To są krysze. Czasem mogę chodzić. Rynek może być jakiś z mojej rysz. Trochę kaszę. Słuchaj, sapryki, sapryki. Mój kroki, otwórych niż prokty. To już jest ładna ryba. Panie Boże, daj mi ją złowić, proszę Cię. To ona ładnie już wchodziła. Aha, udało mi się ciebie przechytrzyć. Kurde. Mam ładnego. Miałem. Tak. Dwa ataki miałem zajebiste. Taka ładna. Znaczy nie wiem, czy była ładna, ale miałem rybę na haku, nie? Szkoda. Kurde, taki ładny atak miałem i zepsułem. Nie wiem jak. Jak ja miałem teraz atak, a wiesz, że miałem pod tamtym brzegiem. Ale ładny złoty. Pod drzewkiem? Pod tamtym brzegiem, he. No, ale ładny. Tu mi spadł też taki jeden. O, widzisz? Ładnie sobie wylądował. Okej. Okay. Chodzi godzina 20. Ponownie z tych pięknych szuwarów. Traf, żegnam Was. Dziękuję za odwiedzenie tego odcinka. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, no to zachęcam do jakiegoś zostawienia śladu po sobie w postaci komentarza, tudzież subskrypcji, łapki w górę. Zachęcam do komentowania szczególnie, bo zawsze wtedy można z Wami porozmawiać i wymienić się jakimiś spostrzeżeniami odnośnie filmów. No, nigdy nie robiłem zakończeń, ale dzisiaj zrobiłem. Elo.